Serdecznie witam Was na drugiej części znaczy dzisiejszych wykładów w ramach akcji popularyzacji. Naszym drugim gościem jest również absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, czyli Marcelina Firkowska, która opowie nam dzisiaj także o swoich burzliwych losach jako naukowiec, a i też powie nam coś mm, naukowego, czym się do tej pory w, w swoim doktoracie zajmowała. Marcelina jest pracownikiem Fundacji Nauki Polskiej na co dzień i mogła tutaj do nas dzisiaj przyjechać dzięki dofinansowaniu, które uzyskaliśmy z Ministerstwa Nauki i Edukacji, akcji popularyzacji oraz projektu społeczna odpowiedzialność nauki. Marcelina powie nam dzisiaj coś więcej o tym, czy naukowiec to wynalazca i powie nam coś więcej o transferze wiedzy w praktyce. Ale zanim coś się dowiemy od Marceliny dotyczącym procedur, jakie w Polsce trzeba spełnić, by naukę i wiedzę komercjalizować, przedstawi nam, czym się zajmowała naukowo. Marcelino, bardzo Cię gorąco zapraszam. Cześć. Chciałam Wam dzisiaj przedstawić i zaprosić Was do świata neurobiologii, do świata mózgu, a w szczególności do takiego bardzo wyjątkowego, Momentu życia neuronu, kiedy on się rodzi. Um, I tytuł może nie brzmi jakoś zachęcająco, ani szczególnie ciekawie, natomiast um, mogę Was zapewnić, że ten temat dotyczy codziennie każdego z Was. Um, proces tworzenia neuronów, czyli tak zwana neurogeneza, zachodzi najbardziej intensywnie od momentu, um, od, od życia płodowego do osiągnięcia mniej więcej drugiego roku życia. I liczba neuronów namnaża się nieustannie u takiego malucha, żeby nadążyć za jego rozwojem. I do, jeszcze do niedawna myślano, że ten proces neurogenezy um, zachodzi tylko i wyłącznie u dzieci. A wiemy już w tym momencie jednak, że neurogeneza, um, proces neurogenezy zachodzi w każdym wieku. Um, taką strukturą mózgu, która dostarczyła informacji na ten temat, jest hipokamp który dostał swoją nazwę od kształtu, który przypomina konika morskiego i jest niezwykle istotną strukturą, która definiuje to, kim jesteśmy w obliczu doświadczeń, które zebraliśmy, informacje, które nasz mózg zmagazynował, dlatego że hipokamp przetwarza informacje w pamięci krótkotrwałej i przeobraża ją w pamięć długotrwałą. To znaczy, że każda informacja, która została zdobyta, każdy bodziec, z jakim się zetknęliśmy, nawet nasz obraz w lustrze i postrzeganie siebie samego i pamięć o tym, że dojrzewamy, jest przechowywana w hipokampie. I modelem, w którym naukowcy badają neurogenezę, są modele zwierzęce, najczęściej gryzonie, myszy i szczury. Dlatego, że u gryzoni proces neurogenezy zachodzi nieustannie przez całe ich życie. Ten proces neurogenezy u szczurów, naukowcy już wiedzą, że jest wzmacniany, czyli liczba neuronów rośnie w momencie, kiedy taki szczur uprawia ćwiczenia aerobowe, albo spotyka się z innymi szczurami, albo na przykład uczy się nowych rzeczy. Natomiast liczba neuronów spada i hipokamp się obkurcza przez zmniejszenie liczby neuronów w jego strukturze w momencie, kiedy szczur doświadcza stanów depresyjnych. Albo um, dotyka go choroba Alzheimera. I, I gryzonie, naukowcy po to, żeby badać te neurony hipokampalne, czyli pochodzące z hipokampa, zakładają tak zwane pierwotne hodowle komórkowe. Czyli z mózgu szczura izolowany jest hipokamp, następnie jego komórki są rozdysocjowane, czyli rozpuszcza się w takim specjalnym płynie i wysiewa na szalkę po to, żeby łatwiej było go zaobserwować, um, łatwiej było dokonać obserwacji takich komórek. E, I po prawej stronie widzicie właśnie taką, e, taką hodowlę. E, to są neurony. Myślę, że mają około pięciu dni e, i coś takiego właśnie możemy zaobserwować. Jak wygląda wzrost takiej komórki neuronalnej na szalce? Najpierw mamy do czynienia z neuralną komórką macierzystą, czyli taką kulistą strukturą, która z czasem wypuszcza neuryty, czyli takie drobne wypustki. Te neuryty rosną, jedna z nich się wydłuża i przekształca się w akson, a cała reszta z nich zmienia się w dendryty, które rozrastając się i tworząc odgałęzienia. Tworzą tak zwane drzewko dendrytyczne neuronu. I po prawej stronie widzicie w czasie rzeczywistym um, obraz takiego, takich neuronów na szalce hodowlanej, które zaczynają rozrastać i, i rozgałęziać swoje drzewko dendrytyczne. Um, zaraz jeszcze przepraszam Was najmocniej, chciałam Wam pokazać. Tak, chciałam Wam pokazać. Po co, czemu służy drzewko dendrytyczne? Zobaczcie, im większe takie drzewko jest, im bardziej rozgałęzione, tym łatwiej tej strukturze, którą widzicie na górze, to jest akson. To jest y, wypustka neuronalna, która odpowiada za aktywne szukanie połączeń. Akson łączy się z dendrytami, więc im więcej będzie takich dendrytów, tym łatwiej aksonowi będzie znaleźć połączenie. O, i widzicie teraz na filmie. One się odnalazły i stworzyły pierwszą, pierwszy obwód, tak, pierwszą strukturę, która jest w stanie przetwarzać sygnały. I takie drzewko dendrytyczne, w zależności od tego, jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, na przykład genetyczna napotka na swojej drodze, może się upraszczać, czyli zmniejszać tych, tą liczbę zakończeń dendrytycznych albo może zwiększać swoją złożoność. Wtedy możemy zaobserwować takie wielkie, spektakularne drzewa dendrytyczne. No i na tym filmie po prawej, Widzimy dwie komórki. Ta po lewej to jest prawidłowo rozwijająca się komórka neuronalna i możemy zobaczyć jak jej drzewko rośnie, a ta komórka po prawej stronie w tym momencie u góry to jest komórka, w której wyciszono gen odpowiedzialny za proces dendrytogenezy. Widać, że ona w ogóle nie wykształca tych zakończeń dendrytycznych. I tak jak mówię, przy prawidłowo funkcjonującej komórce kiedy wszystkie czynniki wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe są w balansie, obserwujemy takie piękne, rozłożyste drzewa. Natomiast w momencie, kiedy komórce czegoś brakuje, czy z zewnątrz, czy od wewnątrz, albo jest przesyt tych, tych komunikatów, albo następuje jakaś hiperaktywacja jakiegoś czynnika genetycznego odpowiedzialnego za dendrytogenezę, wtedy widzimy takie właśnie rozłożyste drzewa. Teraz jak analizujemy w laboratoriach, co się dzieje z drzewkami dendrytycznymi? Otóż po prostu najzwyczajniej w świecie zliczamy każde zakończenie dendrytyczne komórki, którą fotografujemy pod mikroskopem. I pewnie wyobrażacie sobie, że w tych fantastycznych światach laboratoryjnych jest jakiś algorytm albo jakaś maszyna, która zlicza takie zakończenia dendrytyczne. Otóż niestety nic bardziej mylnego, po prostu każdy z nas, czy to licencjusz, czy magistrant, czy doktorant, czy profesor musi siedzieć przed komputerem, przed obrazem zebranym spod mikroskopu i klikać zaznaczając takie zakończenia dendrytyczne, a potem prowadzić analizę statystyczną. No i nie trudno stwierdzić, że coś tu się dzieje w tych neuronach, które wam pokazuję. Ponieważ ten, ten neuron całkiem na prawo ma zdecydowanie więcej zakończeń niż ten neuron po środku. I teraz słuchajcie, w jaki sposób przekształcisz ten obraz, który widzicie po lewej, czyli y, obraz neuronów rosnących na szalce, w to, co widzicie po prawej, czyli świecący neuron, którym można, w którym można zliczać te zakończenia dendrytyczne. Otóż robi się tak zwany eksperyment, tak zwaną procedurę transfekcji, czyli wprowadza się za pomocą czynników chemicznych, wprowadza się do neuronu czynniki. W tym przypadku, który Wam pokazuję tutaj, do tej komórki zostało wprowadzone zielone białko fluorescencji, które bardzo ładnie wypełniło całe drzewko. I transfekcja ma też tą zaletę, że ma relatywnie niską skuteczność. To jest paradoksalne, że to jest zaleta. Jest zaletą dlatego, że gdybyśmy wprowadzili do wszystkich komórek na szalce to białko zielonej fluorescencji, to nic nie bylibyśmy w stanie przeanalizować, dlatego że jest ich aż tyle. I teraz, co się dzieje w momencie, kiedy chcemy sprawdzić, jaki gen albo jaki czynnik genetyczny wpływa na rozwój drzewka dendrytycznego. Otóż najłatwiejszym sposobem um, na przeanalizowanie tego jest wyciszenie danego genu. Wycisza się jego ekspresja, jego aktywność um, i najbardziej popularną metodą na wyciszenie ekspresji genów jest zastosowanie tak zwanych shRNA, czyli krótkich dwuniciowych fragmentów RNA, które są zwinięte w taką um, strukturę przypominającą szpilkę do włosów um, i i te struktury mają za zadanie finalnie pocięcie mRNA, które potem byłoby przekształcone w funkcjonalne białko. Wobec tego zastosowanie danego SHRNA, jak to się mówi, skierowanego przeciwko jakiemuś genowi, powoduje jego wyciszenie, wyciszenie aktywności tego genu. No i widzicie tutaj na grafie, po zastosowaniu SHRNA yy, yy, dochodzi do uproszczenia drzewka dendrytycznego, wtedy wiemy, że dany gen jest zaangażowany w jakiś sposób w ten proces dendrotogenezy, bądź też okazuje się, że po wyciszeniu takiego genu nie ma żadnego wpływu, wpływu na drzewko, wtedy wiemy, że to białko yy, i ten gen nie jest zaangażowany. Yy. I słuchajcie, trochę historii. Zanim przyszłam do swojego laboratorium, okazało się, że moi yy, koledzy i koleżanki z laboratorium zrobili w poprzednich latach ogromną, naprawdę tytaniczną pracę, a mianowicie sprawdzali... W literaturze jakie geny zostały wymienione albo, albo są przesłanki do tego, że mogą brać udział w procesie dendrytogenezy, e, projektowali takie shRNA, wyciszali dany gen, po czym robili dokładnie to samo, o czym Wam już opowiadałam, czyli po prostu klikali myszką, zliczając zakończenia dendrytyczne. Te, I wszystkie te informacje zgromadzili w naszym laboratorium w banku shRNA. I ten bank. Ma kilka tysięcy tak naprawdę zdjęć, a dziesiątki tysięcy takich zliczeń. I spośród tych, kiedy przyszłam do laboratorium, spośród tego banku zostało dla mnie na początkowy projekt wybrane trzy, które były najbardziej interesujące, bo wydawało się, że mm, mogą między sobą coś wspólnego, a mianowicie to były białka, które mm, należały do jednej rodziny rodziny kompleksów eskortów. I teraz słuchajcie, czym są te eskorty? Eskorty biorą udział w tworzeniu ciał wielopęcherzykowych, tak zwanych MVB. To jest taka struktura wewnątrz komórki i one występują i w komórkach roślinnych i zwierzęcych, w której dochodzi do sortowania informacji. I taka, takie MVB może kolekcjonować sygnały białkowe dochodzące z zewnątrz komórki, przechowywać je w środku i decydować, czy takie białko ma zostać skierowane do lizosomu, gdzie ulegnie rozłożeniu, czy jednak sygnał zostanie przetworzony i na przykład wydalony na zewnątrz komórki w postaci pęcherzyków wydzielniczych? I te kompleksy z biorą właśnie udział w tworzeniu tych pęcherzyków, które wypełniają ciało MVB. Jak to wygląda w praktyce? Um, takie, taki ładunek, czyli takie białko, które ma zostać zgromadzone wewnątrz pęcherzyka, oznaczane jest ubikwityną, czyli to, co widzicie tutaj na górze, zaznaczone takim żółtym kółeczkiem. I ta ubiquityna zostaje połączona z kompleksem Escort 0, a następnie te escorty, pierwszy, drugi, trzeci, ostatecznie czwarty, tworzą taki łańcuch. I ładunek zostaje przekazywany wzdłuż tego łańcucha, aż finalnie jest umieszczany w pęcherzyku, następuje odcięcie takiego pęcherzyka i teraz zobaczycie, jak wygląda to na filmie. Myślę, że najłatwiej będzie to zrozumieć. Um, żółty kolor ubikwityna, pamiętacie, oznacza ładunek, który ma zostać umieszczony wewnątrz pęcherzyka. Ta ubikwityna jest przyłączana do kompleksu zerowego eskorta, potem następuje przyłączenie kolejnych kompleksów, pierwszy, potem następuje przyłączenie eskorta drugiego i ten kompleks oznacza miejsce, widzicie, zaznacza się miejsce, w którym powstanie pęcherzyk. Błona ulega wpukleniu, do środka tej struktury, którą nazywam MVB, czyli multi-vesicular body, ciało wielopęcherzykowe, i ładunek jedzie sobie, jest transportowany wzdłuż tych kompleksów i umieszczane na brzegu. I teraz następuje przyłączenie kompleksu trzeciego eskorta, które ma taką swoją charakterystykę, potrafi tworzyć długie łańcuchy i te łańcuchy działają jak nożyczki. One skręcają się, wokół szyjki powodują odcięcie pęcherzyka, co zaraz zobaczycie. Pęcherzyk jest odcinany i wpuszczany w światło MVB. I w neuronach takie struktury, czyli te ciała wielopęcherzykowe, mogą służyć do przechowywania, na przykład substancji sygnałowych. I dzięki temu przechowywaniu takiej substancji Takich receptorów sygnałowych, które są na wierzchu synaps neuronu. Neuron jest mniej pobudliwy, nie przekazuje informacji dalej. Pęcherzyki również z ciała wielopęcherzykowego mogą, być, mogą wypuszczać sygnały na zewnątrz synapsy w neuronie. Można transportować informacje i, i receptory wewnątrz neuronu, ale najczęściej jest on używany. Ta, ta struktura jest używana do zwykłego sortowania, czyli decydowania, czy białko ulegnie degradacji, czy wypuszczeniu dalej w świat. I teraz, moim zdaniem na samym początku, było sprawdzenie, czy rzeczywiście tak jest, jak nasza baza danych mówi. To znaczy, czy wyciszenie aktywności tych kompleksów spowoduje uproszczenie drzewka dendrytycznego, czyli zmniejszenie liczby zakończeń. No i ja zaprojektowałam takie SH skierowane przeciwko białkom kompleksu. Um, stransfekowałam komórki, zrobiłam zdjęcia i zliczyłam zakończenia. Um, I okazało się, że wyciszenie kompleksu zerowego eskorta nie daje właściwie żadnych efektów. Natomiast wyciszenie poszczególnych kompleksów no, zdecydowanie upraszcza drzewko. No i to był rzeczywiście fajny wynik. Bardzo nam się podobał, ale słuchajcie, jaka jest rola naukowca? No, Rolą naukowca jest wątpić we własne wyniki. To znaczy, jeśli wydaje Wam się, że coś dostaliście fajnego. To Waszym zadaniem jest sprawdzenie tej informacji pozytywnej na tyle różnych sposobów, żebyście nie byli w stanie zanegować tego wyniku? Powiedzieć sobie, nie, to na pewno wyszło, bo coś tam, tak? Albo stanąć, stanąć przed własnymi krytykami. I co ja chciałam sprawdzić wobec tego? Chciałam sprawdzić, czy w ogóle tymi SHRNA zadziałaliśmy na kompleksy escorta, to znaczy, czy zepsuliśmy ten mechanizm, bo może się okazać, że. Zadziało się coś innego. Więc zaprojektowałam sobie taki eksperyment. Pamiętacie, ubiquityna oznacza ładunek, który będzie tam sortowany. Więc chciałam sprawdzić, co się dzieje z tą ubiquityną. I żeby to sprawdzić, użyłam przeciwciała, które jest w stanie um, połączyć się z ubiquityną, ale tylko taką ubiquityną, która jest już związana z ładunkiem. Czyli wolna ubiquityna pływająca w komórce nie będzie oznaczona, tylko ta, która jest przywiązana do ładunku. A następnie do mojego przeciwciała przyłączyłam białko, taki marker fluorescencyjny, który pozwolił mi zaobserwować, co się dzieje z ubikwityną. I teraz zobaczcie, co się dzieje. W kontroli, czyli tam, gdzie te kompleksy eskorta są w pełni funkcjonalne, widać sygnał ubikwityny, ale jest rozproszony po całej komórce. Natomiast w komórkach z wyciszonymi kompleksami eskorta widać, że coś się dzieje, widać, że ta ubiquityna jest nagromadzona, że nie, nie dysocjuje po całej komórce, tylko rzeczywiście gromadzi się w jakichś strukturach i nie może się uwolnić. I najfajniejszą rzeczą w mikroskopii jest to, że można zajrzeć do środka komórki. Więc mamy możliwości, żeby zobaczyć, co się dzieje z daną strukturą. W naszym przypadku, używając mikroskopii elektronowej, mogłam sprawdzić, co się dzieje z ciałem wielopęcherzykowym, czy rzeczywiście coś funkcjonalnie tam zaburzyłam. I zobaczcie, jakie piękne zdjęcia z mikroskopii elektronowej. Te struktury zaznaczone na zielono to są właśnie ciała wielopęcherzykowe. W kontroli, czyli wszystko działa prawidłowo, widzimy piękny pęcherzyk, wypełniony mniejszymi pęcherzykami, natomiast po wyciszeniu genów, coś tutaj dzieje się niedobrego. Czyli te ciała wielopęcherzykowe rosną albo są puste, więc mieliśmy takie potwierdzenie, że rzeczywiście. Mało tego, że eksperyment został dobrze zaplanowany, czyli to SHRNA wyciszały odpowiednie geny, to jeszcze dostaliśmy potwierdzenie, że funkcjonalne, dobrze działające ciała wielopęcherzykowe jest niezbędne w procesie dendrotogenezy saków. I być może to odkrycie wydaje się trywialne, ale cała dziedzina badań podstawowych opiera się na odkrywaniu małych, bardzo istotnych rzeczy, które potem wpływają na większą całość. Dzięki. Dziękujemy, Marcino, Marcelino, za fascynujący wykład dotyczący, dotyczący powstawania dendrytów. Zapraszam Cię tutaj do nas. Będziemy sobie mogły chwilę porozmawiać. Cześć. Cześć. O Twoich burzliwych perypetiach e, oraz tutaj masz też panie, kamerę. A, dobrze. Także, dzień dobry. Dzień dobry. Super wykład. Ja chciałam może na początek, zanim przejdę do Twojej szeroko rozumianej kariery, e, zapytać o jedną rzecz. Jak uważasz, jaka będzie rola, może być, rola tego odkrycia, jak odkrycie genów związanych z powstawaniem dendrytów może przyczynić się w rozwoju medycyny czy w naszym codziennym funkcjonowaniu? Mhm. Jest tak rzeczywiście, że takie drobne kroki, które stawiamy w tych badaniach podstawowych, potem się przekuwają w większą całość. Na mhm. przykład um, w przypadku powstawania czy chorób neurodegeneracyjnych, tak naprawdę ich podstawy neurobiologiczne są różnorakie. I fakt, że może się okazać, na przykład, że w, w zmniejszaniu drzewek dendrytycznych może uczestniczyć ten kompleks eskortów. Mhm. To daje nam podstawę do tego, żeby zaprojektować, ym, no to daleko to już idziemy, terapię, na przykład, która kompensuje te braki uh -huh. w postaci niefunkcjonalnych ciał wielopęcherzykowych. No tylko, żeby zrobić taki dużo, ogromny krok. Przód, czyli żeby stworzyć taką terapię, no to potrzebne są najpierw te małe cegiełki. Tak, najpierw jest niezbędna świadomość mechanizmów, tak? A Bo dopiero potem można myśleć o jakichkolwiek Oczywiście. terapiach. Tak. W Twoim doktoracie, <laughs> przepraszam, zajmowałaś się dendrytami, jak powiedziałaś, jak, ale wiem, że twoja historia jest nieco bardziej. Burzliwa, czyli nie od razu znalazłaś swoje miejsce na świecie, trochę tak jak nasza poprzedniczka. Czy możesz nam coś więcej powiedzieć, bo studiowałaś na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach tutaj zaczęłaś swoją tak. przygodę, ale żebyś nam tak pokrótce powiedziała, czym się tutaj zajmowałaś i jak to się wydarzyło? Jak wyglądała Twoja droga życiowa do miejsca, w którym obecnie się. Znajdujesz. Mhm. No to tak jak mówiłaś, że skończyłam, e, skończyłam licencjat tutaj na Wydziale Biologii mhm. e, i wyjechałam na Erasmusa. I tak naprawdę mam wrażenie, że od tego Erasmusa coś się zmieniło. Nie, nie zmieniło się tak, że nagle moja ścieżka kariery została ukierunkowana mhm. ze względu na Erasmusa, ale otworzyły się, e, otworzyła mi się taka klapka w głowie. Że tych możliwości jest bardzo dużo. To, to znaczy jest sam super fakt... ważne dla młodych ludzi, tak. prawda? Że nie tylko jest jedno miasto, nie tylko jest jeden kraj, ale jest tak. też cały świat. Sam fakt wyjazd, wyjazdu za granicę, w ogóle odkrycia, ja, to nie jest żadna tajemnica, ja się tym chwalę. Ja pochodzę z mojej bardzo małej miejscowości na Podkarpaciu. Mhm. I samo przyjechanie tutaj do Katowic na studia już było ogromnym impulsem dla mnie, a wyjechanie za granicę i w ogóle zmierzenie się z nowymi ludźmi, z innymi poglądami, z innym sposobem też prowadzenia nauki mhm. było niezwykle odkrywcze. I ja zaczęłam, zrobiłam tam pracę magisterską w Mainz mhm. i zaczęłam tam doktorat. I zdobyłam mhm. stypendium polsko-niemieckie na, na przeprowadzenie doktoratu i z tego doktoratu zrezygnowałam. Mhm. E, to też jest, wydaje mi się, dobra lekcja, bo e, żeby nie bać się też trudnych decyzji. To była trudna decyzja. W ogóle porzucenie doktoratu, porzucenie stypendium, e, no, wydawało się w większości ludzi, z którymi się stykałam, zupełnie niezrozumiałe, a uważam, że to była dobra decyzja, bo ja tego nie czułam wtedy. Mhm. Ja i przyjechałam do Polski i zaczęłam pracę w startupie. Eee, I to jest specyficzna praca, bo jak się pracuje w startupie, to się robi wszystko. Mhm. Czy znaczy, praca w małych firmach ma to do siebie, że się w... jak trzeba zmienić podłogę, tydzień. to się myje podłogę. Jak trzeba zrobić przeprowadzkę, to się jej no przeprowadza? Tak, są najczęściej trzeba... małe też firmy, tak. tam jest kilka osób, tak. Ta, przynajmniej tak zaczynają. Tak. To już słyszeliśmy to przed chwilą, że to jest tak. kilka osób, które rozpoczynają tak, całą pracę. A jak trzeba robić eksperymenty, to się robi eksperymenty, mhm. tak? I stamtąd przeniosłam się na moje długoletnie stanowisko, czyli przeniosłam się na stanowisko Lab Managera mhm. w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Mhm. I to było fantastyczne miejsce do pracy. Znaczy rzeczywiście nauka tam, która, która się odbywała jest, jest naprawdę najlepszą w Polsce mhm. i ludzie są wyjątkowi. To jest mały instytut który utrzymuje się praktycznie wyłącznie z grantów, co jakby samo przez się mhm. sugeruje jakby poziom naukowy. No i jak mówię, zaczęłam jako lab manager, czyli opieka nad grantami, papierami, zarządzanie laboratorium. Mhm. I bycie tam obudziło we mnie znowu pasję do tego, żeby robić dyktorat. Mhm. I mój jeszcze zgodził się, żebym ja zużywała te odczynniki i robiła mhm. ten, ten doktorat, no ale w wolnym czasie, tak? Znaczy mhm. moim etatem było bycie lat Ale to jest naprawdę ogromne poświęcenie, bo to nie jest łatwe zrobić doktorat po godzinach. Po pracy. godzinach, po godzinach. Znaczy, ja miałam cudownego szefa i tutaj. Drogi profesorze Jacku Jaworski, tutaj z tej oto strony. E, e, mój szef był absolutnie cudowny, był niezwykle wspierającym człowiekiem mm -hmm. i na każdym kroku tej, tych moich wymysłów, e, co to ja nie chcę robić ze swoim życiem, to, to, to on mówił: Dobrze, spróbuj, okej, okay, spróbuj. E, potem zdobyłam grant, który też mi trochę wspierał ten doktorat mm -hmm. finansowo, a potem sobie wymyśliłam, że pójdę na studia podyplomowe, najpierw z zarządzaniem projektami do pluser. Mm -hmm. A potem z prawa własności intelektualnej. No i to, to było bardzo inspirujące doświadczenia. Znaczy doświadczenia tego, że naukowcy prowadząc badania naukowe wytwarzają własność intelektualną, wytwarzają technologie, pomysły, procedury, które są innowacyjne. Też dało mi taki przyczynek do mojego obecnego stanowiska, bo po opuszczeniu, mhm. po obronie doktoratu i po opuszczeniu murów międzynarodowego, pracuję, zatrudniłam się, zostałam przyjęta do pracy i pracuję obecnie w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, która nie słynie raczej z transferu technologii. Słuchajcie, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej to jest jedno z największych nierządowych ciał, które finansują naukę w Polsce. Mhm i finansują badania naukowe. Natomiast od jakiegoś czasu fundacja zaliczyła taki skręt w kierunku wyciągania z tych projektów Komercjalizacji. rzeczy, które będą przydatne dla społeczeństwa. To jest bardzo ważne, bo tak. to... Potem przeradza się w powstawanie firm, a te firmy są dobrem państwa, bo przecież pracują, zarabiają na siebie. Także jest to super ważne, żeby tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy też dla takich ludzi jak my i ty i wiele osób, które decyduje się na pracę naukową, bo tak. tych firm w Polsce biotechnologicznych są owszem, ale no chyba nie jesteśmy na świecie liderem, jeśli chodzi o i komercjalizację wyników badań, a nie mamy się czym wstydzić i też jeśli chodzi o liczbę tych firm. Także jest to super ważne, żeby takie instytucje jak Fundacja Nauki Polskiej takie właśnie działania podejmowały. I tak. czym ty się zajmujesz, jeśli chodzi o pracę Fundacji Nauki? Polskiej? Ja się zajmuję wsparciem, wsparciem komercjalizacji. Mhm. To znaczy, ja więcej mam do czynienia z naukowcami niż z instytucją, ale ten kontakt z instytucją, która gości takich naukowców mhm. i jego projekt badawczy, też jest bardzo istotna, dlatego że my działamy trochę edukacyjnie. Ten transfer technologii, tak jak mówiłaś, absolutnie pod kątem wyników badań nie mamy się czego wstydzić. Czy znaczy to jest wciąż nauka na naprawdę dobrym europejskim poziomie? Natomiast praktyka komercjalizacji jest bardzo mała. Naukowcy, jednak wciąż no, Polska, badaniami podstawowymi stoi, jeśli chodzi o nauki biologiczne. I ta praca z naukowcem wymagała takiego pokierowania nim troszkę, żeby się zastanowić, co z jego projektu badawczego rzeczywiście nadaje się do komercjalizacji? A potem już przeprowadzenie go przez taką ścieżkę. My też współpracujemy jako fundacja, współpracujemy z, z brytyjskimi instytucjami, które już bardzo są dość tak, doświadczone, tak, pracowały, przetarły już te wszystkie szlaki, bo ja rozumiem, że to nie jest proste. Tam są wszystkie przepisy prawa <laughs> dotyczące własności intelektualnej, więc to podejrzewam, jest ogrom pracy, ale też Takiej już papierologicznej, a nie do końca tak. związanej z pracą w laboratorium. A ja te papiery lubię. Też. Jest, no to... ja jestem trochę skrzywiona, Wasia, wiesz, to... To jest, taka jest prawda. To dobrze, bo łączysz jedno i drugie, to jest ważne. Jedni łączą biologię z informatyką, a Ty łączysz dwie ważne rzeczy też. Biologię z tym, jak coś. Stworzyć i żeby to funkcjonowało i miało prawne też podwaliny, bo to jest tak, chyba super. Tak, ale ważne. Absolutnie, absolutnie bez takich, bez umocowania w nauce i bez mojego mm. wcześniejszego doświadczenia ten dialog z naukowcami byłby niemożliwy. Prawda? Byłby niemożliwy. Nawet nietrudny. Naprawdę on byłby niemożliwy, dlatego że e, e, takie poczucie niezrozumienia u człowieka po drugiej stronie no, powoduje blokadę w naturalny sposób. No tak, Więc tak. Fakt, że się człowiek mówi tymi samymi słowami. I, I, jakby... rozumie, i rozumie się to, co druga półsłowa, strona słowa. Tak, to, tak? To, I rozumie są. się procedury mm -hmm. i problemy i procesy, e, też powoduje, że ten, ta pomoc jest bardziej efektywna. Czy dużo macie y, takich zgłoszeń Fundacji Nauki Polskiej, jeśli chodzi o komercjalizację wyników badań? Wiesz co? Mamy dużo, y, mamy dużo pomysłów. Mm -hmm. Mm, e, natomiast w, w kwestii praktyki jest, e, nie powiem, że jest trochę gorzej. Jesteśmy na początku tej drogi. Rozumiem. Nie, to jest tak, że, ale wydaje mi się, że jesteśmy na początku tej drogi głównie z tego względu, że fundacja jednak w głównej mierze mhm. tak wychodziło, e, dofinansowuje e, badania nauk biologicznych, które no tak. są dużo trudniejsze w komercjalizacji. Ta ścieżka trwa długo, jednak mhm. Polska z softwarem stoi mhm. i dużo łatwiej i szybciej zarabia się pieniądze na, na, w świecie IT, w świecie sztucznej inteligencji, dłuższej znacznie drogi wymaga wypuszczenie w świat takiego pomysłu biologicznego. I przede wszystkim on musi mieć bardzo solidne podstawy prawne. Nie? Więc obudowanie tego, jak zabezpieczyć własność intelektualną na samym początku, świadomość tego, że to co piszesz w dzienniku laboratoryjnym jest własnością jest intelektualną. intelektualną i że czasem nie należy mówić wszystkiego, mm -hmm. że czasem jak coś ci się wydaje wartościowe, tobie tobie samemu, stanów się czy na pewno musisz o tym opowiedzieć w publikacji, czy na pewno musisz to tak, wrzucić na plakat. często jest problem z patentami, bo jeżeli tak. to gdzieś już zostało pokazane, to nie jest, nie można są problemy później z opatentowaniem. Zgadza się, zgadza się, rzeczy. czyli to, to się mówi w tym języku profesjonalnym to, być... to chodzi do ujawnienia. Tak, ale trzeba być Świadomym tego, żeby, że jeżeli coś może być wykorzystane, to nie należy, no tak jak sama powiedziałaś, do końca zdradzać. Ja się spotkałam z takimi procederami, na przykład nie ujawniania nazwy związków chemicznych, czyli mówienia, że jest to związek XXX. Tak. Wtedy ludzie mogą chwalić się swoimi wynikami badań, ale nie do końca ujawniają, czym ten związek jest, albo gen XXX. Tak. także Albo nadają mu jakąś zupełnie dziwną nazwę, żeby nie zdradzać, czym się zajmują, bo mają z tą świadomość już z tyłu, że te wyniki mogą być potem wykorzystane, opatentowane mogą być podwaliną do tego, żeby stworzyć taki startup. Więc z tym się spotykam. Coraz częściej, więc ta świadomość mhm. wśród naukowców. Wzrasta. No właśnie, ja, ja jestem w ogóle bardzo podbudowana, dlatego że już się spotykam z naukowcami, po których i to nie, to nie z ujma, po których bym się nie spodziewała, że myślą o swoich badaniach w mhm. kontekście komercjalizacji. I oni już mają takie myślenia to są naukowcy, których wyników badań nie da się tak łatwo przekuć w patent. Mhm. E, I oni już wiedzą, jaką siłę mają w swojej własnej głowie. Że know-how, czyli ta taka tajemnica przedsiębiorstwa, jak to się mówi, e, czyli ich doświadczenie, praktyka, tysiące godzin, które spędzili w mhm. laboratorium, są ich siłą. I często nieujawnianie, nie mówienie o tym, jak zrobić jakąś procedurę, że trzeba trzymać rękę 5 stopni mhm. w prawo, a nie 5 stopni w lewo. To jest czasem, tak jak mówisz, to jest podwalina do bardzo skutecznego startupu, który na przykład świadczy usługę uh -huh. i robi coś super skutecznie za pierwszym razem, a nie za piątym, uh -huh. wobec czego jest tańsza ta usługa. Dokładnie. I e, świadomość tego, co się ma w swojej głowie i w swoich rękach jest ogromnie istotna. I to jest takie, taki mój przekaz do naukowców jest zawsze taki, że e, żeby zaczęli doceniać się. Tak, tym bardziej, że wiele uniwersytetów, w tym Uniwersytet Śląski w Katowicach daje takie możliwości otworzenia startupów, które są związane między innymi z, z uniwersytetem, także jak najbardziej. Tutaj na nas też, na tym środowisku naukowym wymusza się powoli nie tylko te badania podstawowe, ale przekuwanie tych badań, Właśnie w powstające firmy, startupy i potem ewentualnie możliwe jakieś źródła też finansowe, które z tego płyną. To jest bardzo istotne, czyli super. Marcy, no ale to jest Twoja praca teraz i tu, ale pracowałaś tak. też naukowo. Co było takiego w Twojej pracy, co lubiłaś, a co było takiego, czego nie lubiłaś w twojej pracy naukowej? No to zacznę po polsku, czyli od tego, czego nie lubiłam. Mm -hmm. Myślę, że moja prezentacja to bardzo jasno pokazała. Po prostu zliczanie czyli... liczby zakończeń mm -hmm. dendrytycznych, to, jest to, to jest. są naprawdę setki godzin, tysiące zdjęć. Mm -hmm. do, do tego stopnia, że nasi naukowcy mają zespół cieśni nadgarstka od mm -hmm. klikania myszką. Um, i to jest niezwykle żmudne. Bardzo żmudna jest w ogóle praca z neuronami i z hodowlami mhm. neuronalnymi, dlatego że to są komórki, które się nie dzielą. Raz wysiane na szalkę mogą się już tylko zestarzeć. Mhm. Więc um, jeśli chce się mieć świeży materiał do pracy, no to tak naprawdę raz okay. w tygodniu albo dwa razy w tygodniu trzeba taką hodowlę zakładać. Jeśli ona się nie uda z jakichś powodów, to nie ma się materiału do pracy. Albo eksperyment Powtarzam. nie wyjdzie. Tak. Powtarzamy. I powtarzamy. powtarzamy. I wrzucamy pierwsze dwa lata doktoratu do kosza i zaczynamy od początku, bo nie wyszło, nie? Mhm. Albo poszliśmy nie w tą ścieżkę. Mm, więc to było uciążliwe. E, co było fajne w pracy w laboratorium, e, możliwość skupienia e, ludzie, mhm. ludzie są, są super istotni. Yy, I możliwość uczenia się nowych rzeczy, to jest, to, to jest w ogóle coś co yy, ja mam też w sobie, znaczy mam taką cechę, że ja się lubię uczyć. Nie? Zawsze mm -hmm. oprócz tego, oprócz jakiejś legalnej pracy robiłam jeszcze, jeszcze coś na boku, a z tego na boku było coś jeszcze na boku. Nie? Rozumiem. Więc yy, praca w labie to jest nieustalna stymulacja, cały czas trzeba kombinować i cały czas trzeba, tak jak mówiłam w prezentacji, podważać swoje własne wyniki. No tak, bo to jeżeli nie zrobimy tego my, to zrobią to albo w publikacji recenzenci. Także zawsze trzeba mieć rękę na pulsie i sprawdzić wszystko najlepiej. Trzy razy, trzema różnymi sposobami, żeby o się naddziać. Otóż to nie tak, właśnie. nadziać. Trzeba tak. być krytycznym wobec własnych Siebie samego, tak, nie? Dokładnie. Tak. Tak. Bardziej niż jakikolwiek inny krytyk. Też tak, Też tak myślę. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo to już rozmawialiśmy też tak w kuluarach i wcześniej też, jak się przygotowywałyśmy do tej rozmowy. Co było materiałem do Twoich badań, no bo te komórki gdzieś skądś musiałaś pobierać? Czy to jest ten element pracy, do którego każdy jest stworzony? E, nie, nie zdecydowanie nie. E, no wprost mówiąc, e, oczywiście tak enigmatycznie można mówić, że pochodzi z materiału zwierzęcego. Każda taka hodowla pochodzi z embrionów, mhm. a konkretniej najpierw z ciężarnej szczurzycy. Mhm. Tak? Więc tak naprawdę co tydzień y, mamy do czynienia z uśmiercaniem zwierząt. Mhm. Y, I pytasz, czy to jest praca dla każdego? Y, nie. I y, y, no, teraz też powiem: ja pracowałam w laboratorium naszym 10 lat. 8 lat robiłam doktorat po godzinach. Mhm. Jestem usprawiedliwiona. I uśmierciłam szczura dwa razy w ciągu, w ciągu tych 8 lat pracy. Mhm. Dlatego, że Wolałam powierzyć tą bardzo trudną, ale niezwykle odpowiedzialną czynność naszej koleżance, która, bo w ogóle słuchajcie, dlaczego? To też jest bardzo ważna sprawa, dlaczego odpowiedni ludzie powinni zajmować się zwierzętami? Dlatego, że um, kondycja psychiczna i fizyczna tych zwierząt, tuż przed śmiercią, ale też w trakcie hodowli. Bardzo wpływa na materiał, który mhm. potem się dostaje. Czyli trzeba się nimi dobrze opiekować. Trzeba się nimi dobrze opiekować. I nasza koleżanka była niezwykle czułą, niezwykle ciepłą osobą. Która potrafiła tak uspokoić zwierzęta tuż uh -huh. przed tym, jak zasypiały, uh -huh. że one po prostu, było, było im dobrze. E, ja czułam, że to jest odpowiedzialność, która powinna być e, złożona na ręce kogoś, kto ma predyspozycję. Ja tego. Uh -huh. zdecydowanie się nie czułam na siłach. Natomiast no, to, to też jest taka specyfika pracy w laboratoriach neurobiologicznych, które mają do czynienia z kulturami no tak, neuronowymi. Trzeba się z tym liczyć. Ale to też po części potem przekłada się też na, na nasze zdrowie. Tak. Bo to często są pierwsze kroki, pierwsze etapy leczenia wielu, sprawdzania działania wielu leków, działania różnych, funkcjonowania różnych chorób. Także to jest ich poświęcenie, ale dla niestety naszego dobra po części. Dobrze, Marcelino, to teraz mam dla Ciebie y, szybkie pytania, czyli dosłownie jedno, dwa słowa odpowiedzi. Dobrze. Dobra? W czym w Twojej pracy jesteś dobra? W stosunkach międzyludzkich i dowiadywaniu się nowych rzeczy, uczeniu się nowych rzeczy. Jaka cecha Twojego charakteru pozwoliła Ci odnieść sukces w życiu? Otwartość. Czy jest jakaś technika, metoda, której wyjątkowo nie lubisz? To już też wiemy, ale możesz. Tak, wiem. W że... Analiza, zdjęć mikroskopowych <laughs> robisz. <neuronów>. Tak, zdecydowanie. <laughs> Ponieważ teraz na co dzień zajmujesz się pracą naukową, czego najbardziej Ci brakuje z tego aspektu Twojej kariery? Ludzi, ludzi, ludzi. I najlepsze wspomnienie z czasów studiów to, ja teraz nie pamiętam, jak się nazywała ta knajpa. Naprzeciwko Wydziału Biologii była knajpa, w której podawali najlepszą zapiekankę ziemniaczaną na świecie i tam hipnoza. zawsze chodzili się hipnoza, dziękuję, zapiekanka w hipnozie. <laughs> nie wiem, czy wciąż jest taka dobra, ale bardzo to dobrze pamiętam, to jest jedno z moich Kulinarnych, Kulinarny, jeszcze tak? do tego kulinarny. Super, Marcinio, bardzo Ci dziękuję, że z nami byłaś, że przyjechałaś tutaj z, z Warszawy po to, żeby się z nami spotkać, powiedzieć o swojej karierze, historii, badaniach i tym, czym się w tej chwili zajmujesz i życzę Ci zawodowo i osobiście wszystkiego, wszystkiego. Co Bardzo Ci dziękuję dzięki i dzięki za zaproszenie. Dziękujemy ślicznie. I o godzinie 12 zaczynamy kolejny, kolejny wywiad, kolejne wystąpienie, tym razem z Panią Karoliną Chwiałkowską. Także jeżeli jesteście ciekawi, jesteście zainteresowani badaniami bioinformatycznymi, to ona coś więcej Wam na ten temat powie. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia.